Akademia WSB Wydział Zamiejscowy w Cieszynie zaprosiła we wtorek, 10 grudnia uczniów z Cieszyna, Pawłowic, Pszczyny i Jastrzębia Zdroju i Skoczowa na Dzień Bezpieczeństwa. Wspólnie ze służbami mundurowymi przygotowano wiele atrakcji. Nie zabrakło pokazów, warsztatów, prezentacji oraz wykładu. Dzisiaj w Akademii WSB mamy Dzień Bezpieczeństwa, to jest taki dla nas wyjątkowy dzień, bo my na co dzień współpracujemy z różnymi służbami, z policją, strażą graniczną, strażą pożarną, służbą więzienną. Z jednej strony nasi studenci, którzy studiują w Akademii WSB na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w tych służbach mają swoje praktyki zawodowe. Z drugiej strony funkcjonariusze tych służb są u nas na studiach, a dzisiaj my zaprosiliśmy przedstawicieli wszystkich tych zaprzyjaźnionych służb do nas. Oni prezentują uczniom szkół średnich swoją służbę, prezentują swoje umiejętności, mówią o tym, co na co dzień robią, trochę promują tą służbę w mundurze, bo jest w tej chwili dosyć duży problem w wielu służbach, jest niedobór kandydatów i chcemy jakby trochę oddzięczyć się tym służbom za to, że na co dzień z nami współpracują no i organizujemy co roku takie wydarzenie. Gdzieś właśnie w okolicach grudnia, gdzie zapraszamy, zarówno szkoły mundurowe, klasy mundurowe, jak i właśnie te służby, z którymi współpracujemy. W tej chwili w Akademii WSB to jest chyba trzecia albo czwarta edycja takiego wydarzenia. No, jest to widowiskowe, bo mamy. Okazję pokazać młodym ludziom rzeczy, które na co dzień nie ma na to szans, żeby zobaczyli, bo są psy tropiące w akcji. Dzisiaj jest służba więzienna, czego mam nadzieję, że nasi uczestnicy nigdy nie będą na żywo mogli zobaczyć w praktyce, ale mamy już doświadczenia, że nasi studenci. Po ukończeniu studiów idą do pracy, na przykład do służby więziennej, czy do policji, czy do straży granicznej, czy do służby celno-skarbowej. To, to są takie też sytuacje, gdzie jakby można przekazać wiedzę o tym, jak ta służba naprawdę wygląda.